80 godzin dookoła Mołdawii. Spanie w aucie i przygoda życia. Cel Naddniestrze, czyli kraj, który nie istnieje. Puścili mnie łatwo, ale równie łatwo mnie stąd wyrzuciło wojsko ruskie. Zapraszam do oglądania. Privet! Cześć kochani, witam was z Mołdawii. To jest mój samochód na mołdawskich blachach, a ja właśnie obudziłem się po ciężkiej nocy w Kiszyniowie, czyli stolicy. Jestem tak padnięty. Chyba nawet widać to po mnie. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. To jest samochód, który wynająłem. Dacia Logan? Dobrze pamiętam? To jest w ogóle hit. No Logan, dobrze. To jest najlepsze auto, które było w wypożyczalni ever. Mówię, skoro śpiewał cię, jestem tu 3 dni, no to muszę mieć coś w miarę ogarniętego. I to było to. Witam was spod kapliczki, krzyża, a jestem już na wylocie. Jak to w ogóle się dzieje, że jestem w Mołdawii, a wy widzicie ten materiał? Na spontanie z kamery GoPro. Po pierwsze, zepsuła mi się kamera i nic nie nagrałem do tej pory swoją główną kamerą. Druga sprawa jest taka, że wczoraj jak doleciałem, to chciałem zacząć nagrywać, ale było tak dziwnie, w tym kraju jest tak dziwnie, tyle policji i tyle wszystkiego, że nawet nie myślałem o wyciągnięciu kamery. Jeżdżam teraz właśnie z Kiszyniowa. Pogoda wczoraj była super, 26 stopni, dzisiaj będzie około 20, ale jest mega mgła. Zobaczcie, jak to wygląda. No i dzisiaj materiał z taką jakością, jaka jest, ale będzie na pewno żywy i realistyczny, naturalny ten materiał. Tak dzisiaj spałem, ale tak nie można jechać, więc żeby była jasność. To jest totalnie low-costowy wyjazd. Nie mam żadnej doby hotelowej. Śpię cały czas w samochodzie. Wczoraj spałem w samochodzie tutaj. Dzisiaj rano się obudziłem, szybka kawa i jadę dalej. Druga sprawa, wydaje jak najmniej na żarcie. Trzecia sprawa, za chwilę wam powiem, ile zapłaciłem za loty. W zasadzie teraz wam powiem, 450 zł w obie strony. Wziąłem pierwszy lepszy, ale one są naprawdę tanie. Wizz, z tego co pamiętam, odblokował taką opcję od października i chyba jestem jednym z pierwszych lotów, który do Kiszyniowa z Warszawy poleciał. Będzie słońce, mówili. Ta. Co tutaj się dzieje? Grzybki. Grzybki się dzieją. Super. Dołączyłbym z chęcią. Oj kurczę, grzybiarze! What? Co tu robi koń? Piękny koń, tylko czemu na łańcuchu? Nie jest jakiś mega szczupły. Jesteś dziki? Zaatakujesz mnie? Czy chodź, przywitaj się. Chodź, mołdawski koniku. Piękny, bardzo ładny, zadbany koń. To jest hit. Powiem wam, że jak jestem w obcym kraju i widzę takie rzeczy, to z reguły staram się nic nie robić, no bo to może być element po prostu kultury, chociaż nie zgadzam się z tym. No to na przykład, bo boli mnie to, że koń jest, piękny koń na łańcuchu przy drodze, uwiązany, je sobie, niby się mu nic nie dzieje, ale jednak nie jest to jakiś dla mnie przyjemny widok i z chęcią bym go na przykład, taka moja natura jest taka, że super byłoby go zerwać z łańcucha, no ale to bym chyba jeszcze bardziej, gorzej zrobił. Lecę, trzymaj się. Chodź, jeszcze raz się przymierzaj. Cześć, kochany. Się wrzyna. Pokaż się. Piękny jesteś. Wziąłbym cię z chęcią. Jedziemy do Polski? Piękne umaszczenie masz w ogóle. Zajebisty jest. Lecimy dalej. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście wiedzieli. Dlaczego ja w ogóle tak postępuję? Dlaczego ja tak na spontanie jeżdżę? Mam super życie, jestem zadowolony z mojego życia w Warszawie, ale czasem potrzebuję takiego bodźca, takiego odchamienia się, żeby docenić to, co mam. Co się stało? Z Polski? Ja z Polski. Aha. Ja z Polski. Byłeś w paszoli. Jak? Ale jak? Ale to twoje ślady? Tak. Jak to się stało w ogóle? Dość silny był. Aha. I tam jest nierówność. A. Nierówność. Nierówność była. Da. I dlatego chłop wyskoczył. Ale to dzisiaj. Teraz? Dzisiaj? Now? Gdzie ta. Paśty czas nazad. Okej. Jest czas. Wow. Gdzie ta paśty czas nazad. Jak ci jakoś się pomóc? Pomóc jakoś? Nie, manipulator czas przyjdzie, to. A, okej. Okay. I dźwig się zabiera. Okej. Okay. Niesamowite. Trzeba być naprawdę utalentowanym, żeby takie coś zrobić. Wow. Ale ty w Sea of Pariatka? No,
Wszystko normalnie. Wszystko normalne. Okej. Okay. Super. Niesamowite to jest dla mnie. Jak chłop stąd wjedzie, nie mam pojęcia. Powiedział, że dźwig zamówił. Tutaj zderzak jest do wymiany, ale poza tym no, kilka elementów plastikowych. Poza tym wszystko w porządku. Piękny obiekt sakralny z połowy XV wieku. Mam ze sobą psa przewodnika. Powiedział, że oprowadzi mnie po całym monastyrze. Panie, tu robię jakieś ręczne robotki. A dalej, wow, jako kina sufit. Ja w ogóle nie wiem, czy ja mogę tu być. Nikogo tu nie ma, na zewnątrz bardzo dużo ludzi. Ale macie filmik premium, w takim razie. No, to chyba nie można. Jabłuszka, super. Akurat miałem śniadanie jeść. Więc weźmiemy sobie jakieś przerośnięte. Ale zjemy. Jednak niedobra. Pora zjeść też z widoczkiem. Pochwalę się, co tutaj mam. Kupiłem jakieś almette. W zasadzie to dzisiaj zjemy. Kupiłem pieczywo. Jakieś takie z lepszych, bo to nie wiadomo, co to za pieczywko. Z pomidorkiem to sobie zjemy. I może w ogóle kupiłem nóż, bo oczywiście w bagażu podręcznym nie można przewozić noża. A właśnie, to jest mój cały bagaż. O, minus to, bo to schowałem niechcący. Dwie pary majtek, dwie koszulki, dwie pary skarpetek, w sumie to tyle. Szczoteczka, pasta, krem do twarzy, a jakaś próbka perfum i dokumenty i ładowarka. Połowę miejsca zajmuje dron, a to jest reszta. Słuchajcie, ja bym się w kieszeń spakował. Zapłaciłem 170 zł i to mi starczy na 3 dni. Myślę, że z zapasem. Łączając w to oczywiście picie, takie rzeczy jak nóż i tak dalej. Nie wiem, co z tym potem zrobię, ale będzie. Podoba mi się to. Jest surowo. Faceci czasem nie potrzebują jakichś luksusów. To jest moje śniadanie na dzisiaj. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie jeść pomidory w takich miejscach, to lepiej spakujcie do tego swojego bagażu trochę więcej bluzek. Ja już muszę brać drugą. Niestety. Czasem tak bywa. No nie ma tragedii. Pełna kulturka. Tutaj z kolei żeński klasztor. Hintu. To jest monastyr z początków XVIII wieku, z tego co pamiętam. A to są właśnie mniszki, które pracują tutaj. I mieszkają, żyją, modlą się, robią wszystko. Teraz jak widać, uzupełniają sklep. Mołdawia to naprawdę ubogi kraj. Niestety warto to podkreślić. Dzień dobry. Okej, okej. Chyba nie warto. Nawigacja pokazuje prosto. Jechać taką drogą, czy nie jechać? O kurde. Co, zmienimy sobie stronę? Jak w Gruzji, jak w Gruzji. Mołdawia. Taka jest Mołdawia. Są normalne drogi, ale często są też takie właśnie. Tutaj jeżdżą takimi śmiesznymi maszynami. Małe silniczki z przodu na dwóch kołach. I jakieś przyczepki ciągną takie inne rzeczy. O kurde, tutaj jest folklor mocny, gęsi, mamy gęsi. Co tam? W porządku? Okej, okay, rozumiem. Kwestia stacji paliw w Mołdawii. Chyba nie muszę więcej komentować. O co tu chodzi? Tu jest gaz, okej. O, to sobie zatankowaliśmy. Już nie mam paliwa prawie. Szukamy dalej. Znalazłem jakąś w miarę funkcjonującą stację, 2-4 ore nawet. Litr benzyny jest po 22,70. To jest całkiem dobra cena. Kit. Całość. Plin. Full, plin. Plin, full. Yeah. Benzyna. Thank you so much. Ciężko się porozumieć, jak ktoś nie zna ruskiego, w ogóle nie znam ruskiego, totalnie. Ale jakoś damy radę. Ten film będzie dla was świetnym dowodem na to, że da się bez znajomości języka zwiedzać świat. Why? Kaiban? Here. The card? Physical card? Aye. Okej, I'll bring the physical card. My mieliśmy problem z zapłaceniem kartą przez telefon. Idę po fizyczną kartę. No nie wiem czemu, ale zostałem się bać, nie mam gotówki. O,
Very good. Very good? Super. Foto. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Super, udało się. W miarę nowoczesne, ale nadal płatności telefonem nie przyjmują. Nie wiem czemu tak bezdotykowo nie działa. Jedziemy dalej. Zatankowani na fulla. Można zwiedzać Mołdawię. Tutaj mamy coś ciekawego. To jest miejsce na skrzyżowaniu dróg. Stamtąd przyjechałem, tam jadę. Oczywiście nic nie jedzie, to w ogóle wymarłe państwo. Przeżegnać się przed Panem Jezusem można, ale to jest studnia. Zobaczcie, tak to wygląda, że się otwiera studnię i spuszczasz sobie, napełniasz i teraz do góry leci. Ciągniecie. Jak to się kiedyś żyło, że woda w domu nie była dostępna. Próbuję to jedną ręką zrobić, żeby Wam to pokazać. I tak to wygląda. Zobaczcie, masz świeżutką wodę. Sztos. Ja wylałem ją, bo nie marnujemy wody. Fajnie było Wam to pokazać. Oczywiście w Polsce też są jakieś tam studnie. Ale... O! Jaki ruch się zrobił! Dwa samochody! O! Zaraz się walną. Jeden wymusił drugim pierwszeństwo. Ciekawostka fajna. Tak to wygląda na każdym skrzyżowaniu w Mołdawii. Привет! Yeah. Ok? Yeah. Super! Auto kaput? Kaput auto? Oil change? Okej, okej, хорошо. Baba. Super. Super sprawa, że już nie pierwszy raz to widzę. Takie wjazdówki. Można samemu sobie olej wymienić. Czy jakieś inne rzeczy, naprawy, cokolwiek. To jest super o tyle, że jeżeli znasz się na rzeczy, to nie potrzebujesz kanału od mechanika, tylko sam sobie to robisz. Jesteśmy w miejscowości Bielce. Znaczy jesteśmy, sam jestem w miejscowości Bielce. Wita nas wielki posąg. Tak jednak wygląda centrum drugiego największego miasta w Mołdawii i pierwsze największe, czyli Kiszyniów, też tak samo wygląda. No, może jest więcej budynków dookoła, tu jest większa przestrzeń jednak, ale tak to mniej więcej wygląda. Wielkie ronda, na które nie wiadomo jak wjechać, więc po prostu trzeba jechać przed siebie. Ale ruch płynny. Jednak zauważyłem, że tutaj każdy ma bardzo dużo miejsca na różne manewry. Tu jest dużo miejsca. Oj. To jest luz. Ludzie sobie po prostu nawet nie trąbią, bo to normalnie wygląda po ludzku, że tak powiem. Trzeba to wyciszyć, słuchajcie, bo chcę wam coś pokazać. Ale muzę to mam... O, mołdawskie piosenki są zarąbiste. Słuchajcie, zatrzymałem się, może mało bezpiecznie, ale... Chciałem wam pokazać, bo w końcu zapomnę. Tak wygląda każdy przystanek tak naprawdę autobusowy. Jest cały w takich mozaikach. Cały i to za każdym razem. Każdy przystanek. Już przecieka, widzę. Chciałem powiedzieć, że tu nie fajnie pachnie ze względu na ludzi, ale chyba po prostu wilgoć czuć. Tak wygląda każdy przystanek. Niesamowite. Wracam słuchać swojej ulubionej mołdawskiej muzyki. Po kilku godzinach jazdy w twierdzy w Soroce. A co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy u brzegów Dniestru. A co to znaczy jeszcze bardziej? Skoro Dniestr, to też Naddniestrze. Niebezpieczny region? Zobaczymy, wjeżdżamy zaraz. Tam jest Ukraina. Najpierw wam pokażę, po drugiej stronie. Ukraina. Ale syf. A pierdziele. Ludzie są syfiarze, wiecie. Tak się to prezentuje. W takim kółku. A na środku oczywiście co? Studnia. Tutaj jest studnia. I woda w studni nadal jest. Niesamowite. A tak wyglądają auta urządzone do ślubu w Mołdawii. Niezły Lancer. Kurczę. Ale jak widać nie myją nawet tych samochodów. Na ślub nie da rady, bo jest tak brudno tutaj wszędzie. Jest tyle błota, że to by graniczyło z cudem, żeby na weselu w Mołdawii być czystym autem. A tu jakiś jarmark, nie wiadomo co. Pumpkin spice latte? Europejsko tu. Ej, bardzo europejsko. No więc tak. In the middle of nowhere. Nie ma nic, totalnie. Awaria autka. Auto nagle przestało jechać, po prostu. Dacia. Mołdawska Dacia. Dzwoniłem do pana, który wynajmował mi to auto. Powiedział, żeby dzwonił w takich przypadkach.
ale tu nie ma zasięgu, więc się nie dodzwoniłem. I nic się tutaj nie dzieje. Nie wiem, poszukam zasięgu chyba. Nic, totalnie nic, kompletnie. Mały update po kilku minutach. Spróbowałem odpalić jeszcze raz auto i odpaliło. Jedzie dalej. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że dojadę do jakiejś miejscowości. Wtedy zadzwonię do chłopa, powiem mu, o co chodzi. No bo nie widzi mi się tutaj na tym terenie zostać na noc. A tak wygląda Naddniestrze. To jest wjazd do Naddniestrza. Policja, dama, wołdamę. Zobaczymy. Policjant mnie przywołuje do stopu. Привет. Do you speak English? Yes, I do. I'm from Poland. Is it okay to go there? Or is it the border or something? No. Okay. Inspektor Grubiński, panie. A ja po polsku mogę. Okej. Ci z Moldowa, Transnistria. Ach. Dokument. Driving license? Okej. Auto dokument. That's a rented car. From Europe car. Kontrakt. Okej. O, paszport? Robert Adam. Paszport? Kontrakt? Że moje prawko? Nic nie płaci. Tak? Technik paszport. Nie mam czegoś takiego. To? Jest. Okej, dobra. Dobra. Dobre, nie? Dobra, dobra. Dobre, nie? Dobra, it's okay. Хорошо. Сейчас пойдёт со мной, пока инспектор зарегистрирует. Transnistria, Moldova, Transnistria. Transnistria. Okej. Okay. Kamienka. Tak. Kiszyniów. Tu Florieszt, tu? Tak. Kamienka, Transnistria. Transnistria. Tu. Aha. Synetełka. Ryka. Aha. Dniestr. Rzeka Dniestr. Rzeka Dniestr. Rzeka Dniestr. Rzeka. Kamienka. Aha. Rożków. Tak. Że droga, widzisz? Tak, tak, widzę. Rożków. Уже куда вам надо уже? И тут Рыбница. Рыбница, и тут много ехать. Рыбница. 50 километров. Так. 50. То есть. Каменка. Так. Рыбница. Так. 50 километров. Окей. Окей. Супер. Супер. Все. Все, нет проблем. Кенагов. Окей. Опа. Нет проблем. Can I take a photo? Photo with you? Без проблем. Окей, супер. Без проблем. Фото. Добрый путь, Drumvur. Drumvur. Доброго пути. Доброго дороги? Дороги? Окей, спасибо. Спасибо. Документ? Чуть-чуть English. Француз? Le parle français. Parle français. Le petit? Très bien. Très bien, le petit. Окей. Спасибо. Au revoir! Спасибо! Jesteśmy w Naddniestrzu. Czy ja wszystko na pewno mam? Wszystkie dokumenty mam. Więc tak wyglądała kontrola. No hit. I pan teraz się ze mną żegna. Sprawdza kolejny. Tak te kontrole wyglądają tutaj. Że tutaj stop. All customs. Schowam kamerę, żeby się nie oburzyli jeszcze raz. Nie. Okej, okay. Should I go? Nie. Nie. Dokumenty. Dokumenty. Okej, okay. Paszport? Tak. Da. I tych paszport na auto. Dokument, okej. Okay. Nie paruski. No, w любом случае stop. Jest grubo.
Okej. Ale to Naddniestrze jest wyludnione. Nie ma tu żywej duszy. Dostałem taką karteczkę ze swoimi danymi, którą muszę dać z powrotem przy wyjeździe z Naddniestrza. Nie wiem po co im to, ale tak zrobię. Ale trochę się cykam teraz, bo przestrzegali mnie bardzo mocno na tej granicy. No i powiedzieli, że tu bez przewodnika, bez tour guide, bardzo ciężko. Przyszedłem sobie tak do rana. Nie mamy dzisiaj hotelu żadnego. Nogi prawie że w jedzeniu. Jakoś tak na L-ce się położyłem. Fotel się fajnie odsuwa do tyłu, więc o tyle spoko. No i tak to wygląda. Tak na szybko się przekimać. I rano znowu. Naddniestrze. A jakoś tak dziwnie nieswoje się tu czuję. Przepędziło mnie wojsko. Straszne chore akcje. A tak się bałem, że nawet nie nagrywałem. No i chyba trzeba lecieć z Naddniestrza. Nie jest. No, jakby coś dziwnego się tu dzieje. Wróciłem z powrotem do Kiszyniowa. Jaka Mazda ze spoilerem. Czas najwyższy, żeby się ogolić. Tak to się robi w podróży. Ile arbuzów! Słuchajcie, raj na ziemi! Uwielbiam arbuzy! Przepiękny widok! No nic, mam nadzieję, że to otrzepię. Jak to otrzepać? Co zrobisz, no? Nic nie zrobisz. Jak w szpitalu, moi drodzy, jak w szpitalu. Przejechałem już znaczną część Mołdawii, ale to jest taka typowa wioska właśnie mołdawska. 50 mieszkańców. A zresztą zaraz odpalę drona, zobaczcie jak to wygląda. Mołdawia ma coś w sobie. Jest piękna, przede wszystkim bardzo zielona, ale piękna mam na myśli przez tą prawdziwość. Tutaj nic nie jest udawane. Tu jest wioska, strusie latają po ulicy, konie przypięte do łańcucha, co mi się nie podoba, ale taka już jest Mołdawia. Kraj surowy, ale taki, który na pewno warto odwiedzić. Tak wygląda przeciętny bazar w Mołdawii. Taki klimat bardzo zbliżony do wolumenu w Polsce. Na wolumenie w Warszawie, na Bielanach też takie rzeczy. Można kupić coś, oczywiście sama gotóweczka za gotówkę. Jeśli chodzi o samych ludzi, to wszyscy mówili, że Mołdawia to sami serdeczni ludzie i tak dalej. Być może tak jest, ja nie twierdzę, że nie. Aczkolwiek zauważyłem, że nie są uśmiechnięci. Raczej to są ludzie, którzy chodzą ze smutnymi minami. O, jakie pomidorki. Pieska spotkałem. Mój nowy przyjaciel w podróży. Bardzo głodny jest i wychudzony. Masz. Wieczny płomień, moi drodzy. Jak przylecicie do Mołdawii, to nie zobaczycie luksusów, ale wyjątkiem są, no oprócz przystanków oczywiście, o których wam wspominałem, miejsca sakralne. Naprawdę miejsca sakralne, zabytki są tutaj utrzymane w świetnym porządku. Nawet ta trawa wygląda przyjemnie. O, grzybek. Ale nie będziemy jedli. To wszystko sprawia, że jestem w stanie stwierdzić, że to naprawdę religijne państwo i widać to po prostu na każdym. A tutaj mamy ruski czołg działający w czasach II wojny światowej, T-34. Grubo. Zawsze ciężko mi się patrzy na takie rzeczy. Niestety, jedni muszą się bronić, inni atakują. Jedni używają tych czołgów do ataku, drudzy do obrony, ale prawda jest taka, że od każdego z takich czołgów giną ludzie po prostu. I to jest przykre. On potrafił osiągnąć prędkość ponad 50 km na godzinę. To jest dla mnie niesamowite. Związek Radziecki stworzył takie maszyny, żeby odbijać Niemców. Piękne kolory. Dojechałem do prawie że granicy z Ukrainą. Prawie że droga do Odessy. Czasami nawet największy twardziel wymięka i musi zjeść coś ciepłego. Jednak wymiękłem, nie będę jechał na samych rzeczach z samochodu. Rosołek i sznycel.
ten schabowy. Jaką mamy? Za cały obiad zapłaciłem 33 zł. Tak wyglądają ceny tutaj. Wszystko jest w porządku. Patrząc po okolicznościach, naprawdę bardzo ładne miejsce chyba trafiłem. Jakieś super. No właśnie o to chodzi. To jest kraj kontrastów, totalnie. Mołdawia to jest kraj kontrastów. Po środku totalnego zadupia jest jakiś wielki park. Nie wiadomo nawet o co chodzi, co to jest. Zapewne jest to wesołe miasteczko po prostu i można się tu przejechać jakimiś samochodzikami czy inne atrakcje skosztować. Ale wygląda to totalnie nie z tej ziemi. Nie spodziewałbym się po Mołdawii w środku zadupia czegoś takiego. No nic, jadę dalej gdzieś przespać się. Tak wyglądają banknoty w ogóle, mołdawskie. 100 lir mołdawskich. Jestem w drodze na lotnisko. Jak wyglądała ta podróż, sami widzieliście. Czy opłacało się? Oczywiście, że tak. Była ekstremalna, wręcz hardkorowa czasami, ale ja lubię tak. Jakbym ocenił Mołdawię? Warto przyjechać, jeżeli lubisz takie surowe podróże, ale jeżeli jesteś człowiekiem, który lata po all inclusive, to raczej bym odpuścił. Ciekawa kulturowo kraina, ale jednak raczej tu już nie wrócę. Szkoda tego Naddniestrza. Wszystkiego dobrego. Cześć.